Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym wspólnym kanale. Cześć załogo subiektywnie kreatywna. O czym dzisiaj będzie, moi drodzy? Dzisiaj będzie o granicach. Dzisiaj będzie o też pięknym języku, którego musimy się nauczyć. Języka bezprzemocowego, języka, który udziela wsparcia. Więc to jest czas, to jest moment, kiedy przychodzą takie treści zewnętrzne, wysycają się w naszej przestrzeni morfogenetycznej, czyli we wspólnej przestrzeni ludzi, zwierząt i ziemi, że przychodzi czas, kiedy mamy szanować swoją przestrzeń wzajemną, nie tylko przestrzeń terytorialną, ale też przestrzeń emocjonalną, przestrzeń uczuciową, no i stworzyć od podstaw język, który wzajemny język, wzajemną komunikację, która buduje i która ma ogromny szacunek dla autonomii drugiego człowieka. Język, który da nam wreszcie wybór, czyli inaczej komunikat, który wreszcie na dam na wy, który wreszcie da nam wybór. Na czym ten wybór będzie polegał? Nie będzie to pozorny wybór. Tak jak teraz pytają nas oczywiście różne osoby, czy chcemy, czy możemy, czy to zrobimy, ale pod spodem jest założenie a priori, że masz to zrobić. To jest jakby pytanie retoryczne, a pod spodem tego pytania jest już wykrzyknik, który podkreśla, że rzecz, o którą pytam, nie wypada ci odmówić, nie wypada ci się wycofać. Po prostu zakładam, że to zrobisz. Oczywiście był to program z natury tych nieuświadomionych, tych programów, które były wkodowywane w naszym procesie pedagogicznym. Tak zostaliśmy wychowani, że tatuś i mamusia, proszę zrób to. No i tak, wiecie, zawiesiłam się chwila ciszy, żebyście mogli poczuć, co tam pod spodem było. No właśnie. Energia wymagająca posłuszeństwa. Ale o tym języku miłości za chwilę. Chcę troszeczkę opowiedzieć Wam moją historię uczenia się, a właściwie taki moment, kiedy zainteresowałam się granicami, tematem granic, tematem szanowania cudzych przestrzeni albo innych przestrzeni osobistych, nie tylko ludzi, zwierząt, ale też przyrody. No to zaczęła się cała historia kilka lat temu. 7 lat już mieszkam tu w Mazowieckim, więc to było 9 lat temu. Mieszkałam wtedy wraz z rodziną na Pogórzu, w Trzemeśni, na pięknych szlakach, takich turystycznych, wynajmowaliśmy dom. Cudna przestrzeń. Bardzo pokochałam wtedy góry, wędrówki po górach, w ogóle cały ten klimat towarzyszący właśnie Pogórzu. No ale do rzeczy. Któregoś dnia wybraliśmy się na wycieczkę w Beskid Żywiecki, a mianowicie postanowiliśmy, że zdobędziemy Babią Górę, zapoznamy się z Babią Górą. Ale wsiadając, słuchajcie, do samochodu, czułam pewien już niepokój, pewien dyskomfort. Z jednej strony cieszyłam się, że sobie pojedziemy na wycieczkę, pozwiedzamy sobie nowe pasmo górskie, tam nigdy nie byliśmy, tam nie eksplorowaliśmy tego Beskidu Żywieckiego, więc fajnie, ponieważ oboje z mężem lubimy przygody, lubimy eksplorować nowe przestrzenie, więc wiecie, taki adrenalinka już się wydzielała, motylki w brzuchu, ale jedna część mnie odczuwała taki, wiecie, nie do końca dyskomfort.
Pojechaliśmy sobie już pod tą Babią Górę, podjeżdżamy. Akurat tego dnia pogoda była, można powiedzieć, przeciętna. Nie było ani ciepło, ani zimno. Pochmurno było, to fakt, wiecznie. I nadciągały chmury takie troszkę deszczowe, ale mieliśmy taką nadzieję, że te chmury no po prostu sobie gdzieś tam się, wiecie, rozpłyną i będzie fajna pogoda. Wchodzimy sobie na ten szlak. Szlak jest w opisach średnio łatwy, natomiast dla mnie ten szlak od samego początku był bardzo stromy i odczuwałam od samego podejścia, takiego pierwszego, kiedy już się wchodzi na tę górę, nie dość, że niepokój, który narastał z każdym krokiem, włączyły się takie lęki, wtedy nazywałam to lękami irracjonalnymi, które no, nie miały żadnego powodu zaistnieć według mojej racjonalnej głowy, tej racjonalnej części. Natomiast nieracjonalna część odczuwała strach. Wiecie, tak jakbym wchodziła w jakąś przestrzeń oglądania filmu typu horror. Ale tłumaczyłam sobie, dobra Miśka, co, może po chorobie jesteś i dlatego tak się źle czujesz, i szłam. Ale w pewnym momencie, słuchajcie, wchodząc na tę Babią Górę, powiedziałam do mojego męża, wiesz co, ja się wycofuję. Ale mąż się odwróci, tak mówi, co ty, popatrz, tam zaraz ławeczka, tam sobie odpoczniesz, to już jest prawie końcówka. Jego egotyczny umysł, który chce zdobywać, albo inaczej w tamtym momencie chciał zdobywać, nie były ważne takie irracjonalne wskazówki, czy nie były ważne takie podszepty intuicyjne, że nie do końca jest to właściwe wchodzić w to miejsce, eksplorować to miejsce. No, namówił mnie oczywiście, weszliśmy na sam szczyt, szliśmy jeszcze dalej, chcieliśmy jeszcze eksplorować dalszą przestrzeń, ale taka mgła nachodziła bardzo duża, że już nie widzieliśmy, co mamy pod nogami, i ja już wtedy zadecydowałam, mówię, nie, ja przejmuję dowodzenie, absolutnie schodzimy, tu się robi niebezpiecznie, a moje lęki, słuchajcie, i taki wewnętrzny strach i poczucie, że mnie tu nie powinno być, że mnie tak naprawdę tutaj nikt nie chce, tu mnie nic nie wspiera, tu jest taki klimat, wiecie, śmiercionośny wręcz poczułam. No i Jarek mówi, no dobra, tak się źle czujesz, no to schodzimy, ale był bardzo niezadowolony, że no, nie osiągnął swojego celu. I słuchajcie, jak schodzimy sobie z tego szlaku, mój mąż mnie pyta, no tak, no, jaka jest prawda, dlaczego ty chciałaś w ogóle z tego szlaku zejść? A ja mówię, wiesz co, no teraz ci powiem, jak już schodzimy. Miałam tak ogromny lęk i takie poczucie w ogóle, że wszystko mnie wygania z tego miejsca, że ta przestrzeń w ogóle sobie nie życzy, żeby tutaj ktokolwiek był. I obracamy się, wtedy jak ja to mówię, obracamy się, a tam jest taki, wiecie, kierunkowskaz prowadzący do góry i jest napisane, słuchajcie, ja sobie to spisałam, Diablak. Ta góra, inna jej nazwa, nosi nazwę Diablak. I to nie bez przyczyny, ponieważ historia, jak sobie niedawno wrzuciłam do internetu, akurat trafiliśmy na taki artykuł o Babiej Górze, że Babia Góra ma taką mało ciekawą historię, jeśli chodzi o turystykę. Ja nie będę Wam tutaj tego zwracać, bo możecie sobie wejść, wygooglować to i sobie przeczytać. W każdym bądź razie nie dzieją się tam fajne rzeczy. Jest to góra naprawdę niebezpieczna. Jest to góra z dzisiejszej perspektywy, kiedy nauczyłam się wyczuwać i szanować granice, nawet przyrody, to dzisiaj wiem, że jest to miejsce, które po prostu nie zaprasza turystów. Turyści, może mniej, że tak powiem, sensytywni, nie odczuwają tego, idą na adrenalinie, po prostu mają cel zdobyć tą górę, ale tego są konsekwencje. Moją konsekwencją wejścia na Babią Górę to była 3-tygodniowa choroba. 3 tygodnie nie mogłam się podnieść z łóżka, ale
To była choroba na poziomie energetycznym. Tak bardzo zaburzyłam sobie tę energię, ponieważ weszłam w miejsce, które absolutnie nie wspierało mnie, mojego życia. Mnie tam w ogóle nie powinno być. Więc cała historia uważności na przestrzeń, bo z ludźmi to jest zupełnie inna historia, za chwilę do tego wrócę, zaczęła się od Babiej Góry. Historia nieprzyjemna. Także druga, przyjemniejsza już historyjka, bardzo krótka, z tych z happy endem i z tych takich łagodnych i miłych, to rozpoznawanie przestrzeni w ogóle, do jakiej się miałam udać. Więc tutaj taka fajna też historyjka, kiedy pojechaliśmy sobie za Grójec, bo przenieśliśmy się już pod Grójec, pod Grójcem żeśmy mieszkali, więc eksplorowaliśmy tam te mazowieckie wszystkie lasy i pojechaliśmy sobie do takiego lasu, gdzie ja mojemu mężowi, pamiętam wtedy, to było jakieś 2 czy 3 lata temu, bardzo dużo opowiadałam takich właśnie swoich spostrzeżeń co do energii ziemi, w ogóle lubiłam się z nim dzielić wszystkimi swoimi odkryciami, takimi duchowymi, ale nie tylko, w ogóle życiowym. No i tak gadam i akurat tak wróciłam gdzieś tam myślami do takiego tematu, kiedy czytałam artykuł, że do drzew trzeba się przytulać. Tak mu opowiadam o tym artykule, że czytałam to i mówię, popatrz, zobacz, no to teraz może poprzytulamy się do tych 3 drzew, lecę do jednego drzewa, a to drzewo mówi nie. Ja w ogóle sobie nie życzę, żeby się do mnie przytulać. No i mówię, słuchaj, do swojego męża. No nie, słuchaj, to nie jest prawdą, że my w ogóle bez pytania, bez zastanowienia, bez takiej telepatycznej informacji, nawiązania więzi z przestrzenią, możemy lecieć, eksplorować, wchodzić, włazić, przytulać się, dlatego że przyroda przecież to jest żywa istota. Każde drzewo jest żywą istotą, ma osobowość, ma charakter, nawet źdźbło trawy ma osobowość i charakter i ma personalną, intymną przestrzeń, która nie może być, o tak wiecie, naruszana, bo mi się chce przytulić. I wtedy znowu taki, wiecie, plaskacz w głowę. I taka myśl, no właśnie, muszę nauczyć się rozpoznawać granice innych istot. No i później też napisałam sobie taki liścik do siebie pismem automatycznym. Pamiętam taki urywek, że właśnie tam było napisane, że wchodząc do lasu, trzeba zapytać się, czy dana przestrzeń mnie tu chce gościć. Trzeba się przedstawić. Trzeba coś z siebie dać, trzeba się zaprzyjaźnić z tym miejscem, trzeba to miejsce pobłogosławić, czyli życzyć dobrze. I wtedy, tak jak z innymi ludźmi, tworzymy koneksje przyjazne. Ale są też miejsca i przestrzenie, gdzie nie chcą nas gościć, te przestrzenie, nie chcą się z nami przyjaźnić, nie chcą nawiązywać żadnej relacji. I to nie jest nic złego. Tylko po prostu tak jest, że z jednymi miejscami możemy mieć przyjaźń, z innymi miejscami nie, z jednymi ludźmi możemy się przyjaźnić, z innymi ludźmi nie. Po prostu nie ze wszystkim jest nam po drodze. Więc uczyłam się odkrywania granic i teraz troszkę do ludzi przejdziemy. No właśnie, z ludźmi to jest gruba historia, bo wiecie, ze zwierzętami i z przestrzenią zewnętrzną są to proste rzeczy. Dlatego, że zwierzęta i przestrzenie i przyroda jest monochromatyczna, czyli jest jednorodna, jest jednolita. Jest to, co na wierzchu poczujesz, to samo jest pod spodem. Komunikują się przestrzenie i zwierzęta w linii prostej. Komunikują się językiem prawdy i językiem, jakby to powiedzieć, monochromu, czyli jakby to określić, tam jest barwa, którą szybko łapiesz, rozpoznajesz i się do niej ustosunkowujesz. I tam nie ma emocjonalności, tam jest czysty komunikat. Natomiast z ludźmi jest taka historia, słuchajcie, ja nie wiem, co z nami jest, co to my jesteśmy za istoty skomplikowane, jesteśmy tak eklektyczni, czyli tak różnorodni. Czasami te elementy eklektyczności, które się na nas składają,
są tak niepasujące do siebie, jedno na wierzchu, przybieramy takie piękne miny, bardzo takie, wiecie, zachęcające, a pod spodem mamy jakieś dużo złości, pretensjonalności, dużo takiej energii, która no, nie dopuszcza drugiego człowieka do siebie. I z ludźmi było mi trudno, wiecie, z ludźmi mi było trudno nauczyć się takiego pasa granicznego, bezpiecznego pasa granicznego. Tylko ja miałam taką tendencję, że od razu chciałam ze wszystkim mieć friendship. Ze wszystkimi chciałam się od razu kolegować, przyjaźnić. Nigdy nie miałam tego w charakterze, żeby utrzymywać taki pas bezpieczeństwa pod tytułem pan, pani. Czekajcie, bo jakąś torebkę plastikową ktoś wyrzucił z okna. No, gratulacje. Dobra, bez komentarza to zostawiam. No, ale szanujmy, słuchajcie, szanujmy przyrodę. O plastiku będzie kiedy indziej, może jakąś audycję nakręcimy, jak będziecie chcieli. Dobrze, czekajcie, no właśnie, wybiłam się z nurtu. Aha, no i z ludźmi mi było zawsze trudno. I pchałam się też do ludzi, bez pytania, czy mogę, czy chcę. Zakładałam, że każdy mnie może, musi lubić, bo dlaczego nie, że każdy ma mnie przyjąć w swoją przestrzeń, bo dlaczego nie, bo przecież ja byłam otwarta, wszystkich ja przyjmowałam, wszystkich gościłam, wszystkich zapraszałam, nie było problemu, jeśli chodzi o pomoc, o wykonanie jakiejś rzeczy, bycie po prostu z kimś, no nie było żadnego problemu. Ale słuchajcie, właśnie ta babia góra, ten diablak, ten las, który powiedział, że no nie do końca on chce się tutaj przytulać, bo to jest las samotnych drzew, które uwielbiają swoją samotność, swoją pustelnię i nie mają ochoty tutaj na żadne przytulanki. To zaczęłam się zastanawiać właśnie, jak to z tymi ludźmi jest. I zaczęłam zwracać uwagę nie na to, co było fasadą, czyli na zewnątrz, tylko jak poznawałam sobie człowieka, a jak człowiek jest terapeutą, no to bardzo dużo tych ludzi przewija się przez życie, to prosiłam, żeby wyłączali kamerę. Żeby wyłączali kamerę, żebym mogła tylko ich odczuć, bo wtedy ułatwiało mi to pracę, ułatwiało mi takie płynne wejście w ich przestrzeń, w ich energię, żeby dobrze to sczytać, żeby dobrze poprowadzić sesję. Ale wiecie, były osoby, gdzie to się zadziewało bardzo łatwo, bardzo przyjaźnie, bardzo tak naturalnie i symbiotycznie to wejście, to zaprzyjaźnianie się na poziomie energii, to płynięcie później w rozmowie, czuło się, wiecie, sympatii, nie tylko się czuło, ale ta sympatia naprawdę była i była ta współpraca i była wymiana tych treści i to było bardzo fajne i bardzo ładne i nieszkodliwe, nie miało takich, wiecie, skutków ubocznych, szkodliwych ani dla tej osoby, ani dla mnie, czyli te energie nasze bardzo ładnie współpracowały i niepotrzebne były jakieś, wiecie, tworzenie takich sztucznych granic czy sztucznych zapór, tylko jakby była zgoda na taką symbiozę, chociażby chwilową, żeby bardzo głęboko w siebie zaglądać i prowadzić bardzo głęboką, intymną relację człowieka z człowiekiem, człowieka skrzywdzonego z osobą, która pewne rzeczy miała już przerobione, więc mogła pomóc. Natomiast były też sytuacje, byli też ludzie, gdzie ja a priori zakładałam, że skoro przyszli, to tam trzeba wejść, tam trzeba zrobić porządek, poukładać, powiedzieć, podpowiedzieć, ale energia ich, słuchajcie, po prostu na to nie pozwalała. Tworzył się mur. Czuło się złość, czuło się rozdrażnienie, czuło się odpychanie i czuło się zaprzeczenie wszystkiego, co moja energia chciała zrobić. I później już, jak kilkakrotnie zdarzyły się takie przypadki, znaczy one zdarzały się częściej, natomiast kiedy ja je zauważyłam, że się zdarzają, no to wtedy nie wchodziłam w głębszą relację z daną osobą.
nie potrafiłam jeszcze odmawiać czy kończyć sesji, zanim się zaczęła. Uważałam to za niegrzeczne, za niekulturalne, ale tak naprawdę byłam po prostu miękka i słaba w środku, nie umiejąca zadbać o siebie, ale ładnie to się nazywało, no to był niekulturalny, tak zakończyć szybko. To była taka wymówka. I po jakimś czasie zaczęłam zauważać, że takich osób przychodzi do mnie trochę, które nie chcą żadnej koneksji. Ich umysł chce przyjść, posiedzieć, zebrać wiedzę, ale stwarzają bardzo duży dystans. I uczyłam się jakby szanować ten ich dystans, taki, którego pewnie sobie sami nie uświadamiali, i kończyć albo szybciutko sesję, albo... Czekajcie, co ja robiłam, już nie pamiętam. Tak, najczęściej kończyłam bardzo szybko, ale to jest nieważne, co ja robiłam, tylko ważne jest, co ja robiłam dla siebie, że uznałam właśnie, że są ludzie, którzy nie chcą się przyjaźnić ze mną, że te nasze drogi życiowe, te nasze energie, te nasze światopoglądy, te nasze miejsca, w których jesteśmy obecnie w życiu, są tak niezazębiające się, że trzeba było odpuszczać, prawda? Tak jak powinnam odpuścić tę babią górę, jak poczułam, tak samo uczyłam się odpuszczać relacje, nie namawiać ludzi do siebie, ale zobacz, ja jestem taka fajna, ja ci tak pomogę, albo ja ci tak wytłumaczę, albo zobacz, w mojej przestrzeni jest tak fajnie tutaj ze mną pobyć. Przestałam to robić, bo zaczęłam szanować ich przestrzeń, ale też zaczęłam szanować moją przestrzeń, bo zdałam sobie sprawę, że osobowości, które były na mnie zamknięte, jak ja starałam się wejść, to te osoby, bojkotując mnie energią, bardzo uderzały w moją membranę energetyczną i powodowały takie, wiecie, rozchwianie, że ja później przez kilka dni w ogóle nie mogłam się złożyć. Dlaczego Wam o tym wszystkim opowiadam? Bo to jest taki czas, żebyście Państwo bez urazy wzajemnej do siebie szanowali wzajemne niewypowiedziane granice energetyczne, żebyśmy my wszyscy umieli odczuwać, czy jesteśmy mile widziani, czy jesteśmy odpychani, czy jesteśmy atakowani przez energię innych ludzi, czy jesteśmy karceni, bo coś tam w głowach innych ludzi się wytwarza, jakiś film na nasz temat, albo jesteśmy nieprzyjęci na daną chwilę z jakąś częścią nas samych, którą eksponujemy. Żebyśmy po prostu nauczyli się bardzo elastycznie do tego podchodzić, zauważać to i ustawiać się osobiście do danej przestrzeni energetycznej innych ludzi. Dobra, to jest ta pierwsza rzecz, czyli nie zasieki, tylko granice. Granice. Uczymy się granic. Teraz jest taki piękny czas, że energia nas będzie w tym absolutnie wspierać i będzie też nas wspierać w tym, żebyśmy to robili bardzo spokojnie, bardzo uważnie, z uśmiechem na twarzy i z taką tylko puentą. Okej, ja to widzę. I nie będzie to wywoływało w nas poczucia niższej wartości, że ktoś nie chce odpycha, albo do jakiejś przestrzeni możemy się dostać. Ani złości w nas, ani smutku, ani depresji. Tylko właśnie takie, okej, ja rozumiem, to jest taka energia, ja jestem taką energią i to w ogóle nie jest ten moment, kiedy my w ogóle cokolwiek ze sobą. Także pa, fajnie, cześć, nie? A jak poczujemy tak, o, no to będziemy w ogromnej radości, będziemy w ekspresji, w swojej pasji, jakby układać wspólną przestrzeń z drugim człowiekiem, czy z przestrzenią przyrody, czy ze zwierzętami. Dobra, a druga część dzisiejszego naszego spotkania, to co chciałam Państwu opowiedzieć, to właśnie o tym języku miłości, o języku, o komunikacie do drugiego człowieka, gdzie jest zawarta przestrzeń wyboru.
możesz, nie musisz, to jest bardzo ważne, tylko jeśli chcesz. Słuchajcie, jak byłam dzieckiem, mamy może tak bardzo nie pamiętam, żeby ona dawała mi takie komunikaty nakazowo-przykazowe, raczej ona była taką osobowością, która dawała jakiś rodzaj wyboru, więc nie czułam się taka przytłamszona, że coś muszę zrobić. Natomiast mój tato, to jest oddzielna historia. Zresztą ostatnio, nawet jak sobie rozmawiałam z moim tatą, to mówi, że on w ogóle rozkwita wtedy, kiedy on może zarządzać ludźmi. I chciałby bardzo do tej pory, tak przeskakuję z dzieciństwa do dorosłości, zarządzać mną. Ale ja mam taką osobowość, taki charakter, że ja bardzo tego nie lubię. Ja mam osobowość absolutnie wolnościową. I cenię sobie tę wolność wyboru i jako osoba wysoko wrażliwa mam swój czas, kiedy pewne rzeczy chcę wykonać i bardzo mnie to męczy i tak naprawdę niszczy, kiedy ktoś mi wytycza jakiś czas słownie albo energetycznie mnie pilnuje, czyli dziobie mnie energią, manipulując, no, żebym już czuła poczucie winy, że tego nie robię. Więc, co ja chciałam powiedzieć, bo wątek zgubiłam z tym tatą. No właśnie, w dzieciństwie zwracał się do mnie takimi słowami. Obierz ziemniaki. Przynieś mi to. Zobacz, jaka jest temperatura. Chodź już będziesz kleić pierogi. No, wiecie, coś w tym stylu, prawda? Chodzi o energię wypowiedzi. I za każdym razem, słuchajcie, dla mnie to było dziwne, że ja się od razu tak złościłam, wiecie? I taka jakaś energia agresji i energia buntu się we mnie wytwarzała i można było powiedzieć, że aż na złość nie szłam w tym momencie, nie reagowałam na to. I musiałam po prostu w środku się wyciszyć, ale niebezpiecznym było to, że w moim umyśle stworzyła się taka myśl, że ja jestem niegrzeczna, że ja jestem opryskliwa, że ja jestem niedobrym dzieckiem, nieusłużnym. No jeszcze tak tato, czy inni dorośli mi tak, wiecie, podsycali taki sposób myślenia. Ale dzisiaj jako dorosła osoba wiem, że ten komunikat był niewłaściwy, ten komunikat nie zawierał miłości. Ten komunikat zawierał wojskową musztrę, zawierał brak szacunku dla mojej przestrzeni, brak uważności na to, czy ja mam chęć, czy ja mam ochotę, czy ja mam w ogóle przestrzeń, żeby tutaj być w różnych wspólnych projektach. Strasznie mi ranił taki komunikat właśnie, duszę, serce, rozrywało mnie to, ja byłam cały czas w jakimś podenerwowaniu, w takim lęku, żeby się tylko tata tak do mnie nie odezwał. Pamiętam też, nieraz dostałam za to, że nie chciałam obrać ziemniaków, bo no właśnie ten komunikat, ja bym obrała te ziemniaki, Jezu, nie tylko bym te ziemniaki obrała, ja bym cały obiad ugotowała, bo ja w ogóle jestem taką osobą, wiecie, usłużną. Natomiast lubię usługiwać inaczej, może nie lubię usługiwać, tylko do mnie dobrym słowem, jak się przyjdzie z dobrym słowem, to wszystko można osiągnąć. Naprawdę, jak czuję miłość, jak czuję jakąś wspólnotę, jak czuję szacunek, że ktoś ma do mnie szacunek, jej, to po prostu, no, serce mam na tacce. Natomiast jak jest agresja jakaś, jak jest właśnie taki brak poszanowania, no to to się robię cruella demon po prostu. Tylko, że w dzieciństwie, czy jak byłam młodą kobietą, to brałam na siebie winę, że ja jestem niesocjalizowana, że ja jestem ta niedobra, ta zła, coś ze mną jest nie tak, że ja tak reaguję. Nie, a z dzisiejszej perspektywy uważam, że ludzie bardzo przekraczają nasze granice, nie szanują nas i dają takie komunikaty, które nie dają w energii przestrzeni na twój własny wybór, tylko jest taki przykaz. No to jest bardzo, wiecie, smutne.
Obserwuję też, jak ludzie się do siebie zwracają, jak przyjaciel dzwoni do przyjaciela i mówi: słuchaj, w poniedziałek o 20 tam któreś potrzebuje, żebyś mi przyjechał i przywiózł tam coś, nie? No i ten przyjaciel czuje to w energii, no ma jakieś tam swoje sprawy akurat o tej godzinie i tego dnia, ale w energii, w przekazie tego pierwszego przyjaciela, który się zwrócił o pomoc, jest agresywna energia, która zahacza, zarzuca sieć na tamtego przyjaciela i nie daje wyboru. Jest to przyjaciel złapany poprzez jakieś zaszłości, które się między tymi przyjaciółmi wydarzyły, że nie daje sobie prawa do odmowy. Więc to jest taki jeden ogólny przykład, natomiast bardzo dużo jest właśnie tych sieci w naszych komunikatach, w prośbach o pomoc, albo to nawet nie są prośby, tylko to są wymuszenia wręcz, żebyśmy my zachowywali się w pewien określony sposób, a do tego przypięte jest jak taka przypinka słowo proszę. Nawet jak jestem świadkiem, jak ludzie się do siebie zwracają, czy mogłabyś mi coś tam? No i to ta energia pod tym, czy mogłabyś mi coś tam, już jest taka, wiecie, jak królowa lodu nakazuje swoim poddanym wykonać coś i sobie taką na chwilę taką łatkę przyklei, czy broszkę przyklei. No widzisz, kocham cię, taka broszka pod tym, no widzisz, kocham cię, mówię do ciebie, proszę. A już do dzieci. Rodzice nagminnie zwracają się agresywnym językiem typu: posprzątaj, proszę. Podaj mamusi, proszę. No i weź tu człowieku takiej mamusi, powiedz: mamuniu, będę wolny za godzinę. Czujecie ten absurd? No niech to dziecko spróbuje tak powiedzieć, to mamunia wyciągnie grubą altyrelię. Altyrelię? Kurka wodna. Grubą broń wyciągnie na tego dzieciaczyny. I teraz tak trochę na poważnie, słuchajcie, już kończąc nasze spotkanie. To co ja chcę wam powiedzieć? No przede wszystkim chcę was uczulić na ten komunikat, że tam, gdzie jest agresja, ktoś do was się zwraca, to wy to wszystko będziecie czuli. I to nie z wami jest coś nie w porządku, że czujecie no jakiś dyskomfort, albo nawet złość, albo jakoś upór, albo nawet przyjdzie taka myśl, no nie, chociażby na złość i ci tego nie zrobię. To nie jest wasza wina. Bo nie jesteście złymi osobami. Te osoby, które tu przychodzą, to nie jesteście złymi osobami. Tylko przestrzeń zewnętrzna, czyli ten język tych ludzi, którzy do was dają te komunikaty, wytwarza w was jakąś taką reakcję nieprzyjemną na to. Ale to jest wasza reakcja na coś, co jest nieprzyjemne wobec was. A nie, że wy jesteście nieprzyjemni i tacy, wiecie, nie niosący pomocy, bo to jest nieprawda. Macie dobre serca, macie dobre intencje. No wiadomo, że każdy z nas nie jest ideałem, umówmy się, to jest planeta, na której nas już tak, wiecie, odpowiednio przeszkolono, że no każdy ma tam różne rzeczy, którym się musi przyjrzeć i, wiecie, tak wyrzucić za burtę swojego życia. Ale zasadniczo, tak jak was czuję, a dużo czuję naprawdę, z każdym dniem coraz więcej, to jesteście dobre ludziska. I tylko świat wam wmówił, jeśli nie robicie tak, jak inni chcą, to wam wmówiono, że jesteście nie za fajni, nie za dobrzy. No, ale nie wierzcie w to. Jesteście naprawdę fajnymi ludźmi i zwracajcie uwagę i chroncie swoich granic. Nie bójcie się mówić nie, nie teraz.
sami dawajcie sobie prawo jednak do wyboru, nawet jeśli ktoś wam w rozmowie nie da tego prawa, tylko was poprosi odpowiednią energią, to wy sobie dajcie prawo do tego, żeby odmawiać, mówić nie, albo tak, jeśli macie czas i ochotę, bez tej podwójnej, manipulacyjnej gry. Więc na zakończenie, kochani, wszyscy się uczymy teraz tego języka miłości, tego komunikatu bez przymuszania siebie wzajemnie do pewnych kroków. I zwracajmy na to uwagę, jak kogoś o coś poprosimy, bo przecież życie jest życiem. Ja co dzień swojego męża o coś proszę. A to herbatkę, a to kawkę, a to żeby truskaweczki opłukał wtedy, kiedy coś tam robię innego, a zjadłabym sobie przy okazji. Ale już wiecie, bardzo jestem ostrożna i przyglądam się, jak ja to mówię. A druga rzecz, przyglądam się temu, jak ja reaguję, jak mój mąż mówi na przykład, że słuchaj, no teraz nie mam chwili, jestem zajęty, prawda? Też patrzę na energetyczną reakcję. Czy już jestem dorosła, czyli przyjmuję do wiadomości, że ktoś jest po prostu zajęty, czy jestem takim rozwydrzonym bachorem i no nie, to on mi tego nie zrobi, a ty niedobry, a ja ci wczoraj to tam cała litania lepiej. Przepraszam, ale no włosy kocie. No, także zwróćcie na to, kochani, uwagę, a tymczasem życzę wam wspaniałej niedzieli. Upału wam życzę, bo tego życzę też sobie. Dajcie znać czasami, co u was słychać, jak się trzymacie, jak się macie, jakie macie nowe takie spojrzenie na życie, bo czasy się tak zmieniały, energia się tak zmienia, wasze światopoglądy na pewno się zmieniły, są inne niż jeszcze rok temu. W ogóle jestem ciekawa, co u was słychać, chcę się z wami przyjaźnić. Także czekam na wasze informacje i wiadomości. Buziaki, ściskam, wszystkiego dobrego, pa!